Poniedziałek rano, 6:30, dzień lotu. Mam nadzieję, że dzień lotu, że nie trzeba będzie gołębi z kabiny odbierać. Natomiast no, na prognozach wszystko wskazuje na to, że koło godziny 7 te fronty już gdzieś będą za nami. Wprawdzie może będzie trochę pochmurno, ale bez deszczu. Ten gołębnik jest pusty. Karma i minerały w jakiejś tam niewielkiej ilości w korytku. No liczę, że tam też dzisiaj coś tam jednak siądzie w miarę gęsto, więc to sobie poskubią trochę. Został jeden gołąbek w tym gołębniku. Karma na przylot z propolisem i pierzgą. To jest ta mieszanka bazowa, powiedzmy. I na przylot jest tutaj dodana porcja jęczmienia, trochę ostropestu i troszkę ryżu. Czyli jest to taka słabsza karma, bardziej oczyszczająca. Na wiadereczku naszykowane, kubeczek, przykrywka, co by małżowina wiedziała co i jak dosypać. Ja zaraz gnam do roboty, czekam na wieści, że wystartowały. Ewentualnie na wieści, że u kogoś się coś pokazało. No i co? I z niecierpliwością pewnie będę czekał do przyjazdu z pracy, żeby zobaczyć jak te gołębie wyglądają. Pewnie jakąś krótką relację mi tu Emila podeślę, to zobaczę coś szybciej. No i co? I to tyle. Na razie. Czekamy na gołąbki. Jest po 16:00. Ja miałem zdawaną relację w miarę na bieżąco, więc mniej więcej wiem jak to wyszło. Wiem, że jest co dać na kolejny lot. Teraz spojrzymy na zegar. Posypiemy jedzonka. Sam film z przylotu. Czy tam urywki z przylotu. Z tego co się działo się. Zobaczycie na filmie. Tym co nagrywała małżonka kochana. Myślę, że siadły w miarę fajnie. Fajnie, żeby z tego co mówiła, to też druga grupa jakby siadła troszkę później. Na zegarze jest 49 gołębi odbitych z 54. Trzy ostatnie są teraz o 16:11, bo to są trzy juniory z tamtego gołębnika. No i tak, zaczęliśmy 9:17. 9:17. Drugi gołąbek od Rafała, 9:17. Trzeci typowany, 9:17. Czwarty nietypowany, 9:17. Miałem go typować. Piąty nietypowany. Szósty nietypowany. Siódmy typowany też od Rafała. Ósmy nietypowany, dziewiąty typowany, dziesiąty typowany, jedenasty typowany. Znaczy jest 10, 10, 9, 17, a później 9, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21. Ten trochę przesiedział na dachu, no ale to i tak nie jest źle. 19 w sumie w sumie w 4 minuty. Paczłonki przyszły bojca, widzą. No, brakuje 5. Chyba, że zegar coś przepuścił. Chyba. Albo nie. Czyli ogólnie brakuje 5. Jurek. Ogólnie. Bie się łapy. Ogólnie nie jest źle, bo w 11 minut było 33, 34, no 33 powiedzmy, ten jeden wszedł później, ale w tym czasie też było coś u juniorów, także nie jest źle. Dwa chyba. O. Dwa no albo i... trzy. To ja sprawdzę ile jest. Ucięło się o 10 na 40 gołębiu, a później już tak sobie dolatywały. Jak sobie dolatywały. Także teraz im damy trochę jeść jeszcze. No chodź tam.
Chodź, 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 chodź. Także żreją dobrze, jedziemy na 18 na zegary, zobaczymy. Dzień dobry, dzisiaj ja na posterunku. Lot Kościan, 150 km około do nas. Wiemy, że pojawiły się już gołębie u kolegów, więc czekamy na nasze. Jest godzina 15 po 9. Gołębie wypuszczone 7:10. I mamy pierwszą grupkę, 17 po, o ile dobrze patrzyłam. Nie mam pojęcia, ile ich jest, powiem szczerze. Chodź, 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 chodź. Zaraz w zegarze zobaczymy, ale super, że w grupie. Super, naprawdę. Chodź, 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 jeszcze jeden. Chodź, 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 no wchodź, no wchodź, dobrze, Misia, zostaw, chodź, 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 no chodź, no wchodź, chodź, 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 o, odbił się. Zaraz zobaczymy, ile to ich weszło. Dziesięć naraz wleciało. Pierwszy. Pierwszy 9:17 i 10 sekund. I te 10 w niecałą minutę weszło super, naprawdę świetnie. Jak dobrze liczę, to jeszcze 8. Więc naprawdę świetnie dzisiaj przylatują. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No wchodź. Świetnie, że całą bandą naraz. Nie wiem jak z czasami według innych gołębników, ale dla nas najważniejsze, że przychodzą równo, przychodzą grupami. To nas bardzo cieszy. 20 w zegarze. I tu latają gdzieś 3 następne. O, są właśnie. Chodź, 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 chodź. W tym jeden mój ulubiony czarny pstry. Chodź, 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 chodź. Bardzo ładnie. Chodź, 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 no wchodź, no wchodź, czarny, chodź. Juruś, cichutko. No wchodź. Czarny pstry. Chodź, 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 chodź. No Jurciu, ale już, aż się Jurek za głowę złapał, bo tutaj jeszcze kolejnych 6 lata. Jurek mówi, że mama musi wołać na każdy lot. 6, 7, 8. Chodź, chodź, chodź. Jula, nie machaj patykami, nie machaj. Chodź, 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 chodź. Więcej niż 6. Chodź, 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 chodź. 10 tysięcy. Chodź, 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 chodź. No wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Co prawda nie wiem jak tam u juniorków, muszę tam wejść za chwilę, bo może muszę coś złapać. A to wcale dla mnie nie jest proste. No ale trudno, będziemy łapać. Chodź, 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 no wchodź. No czego się boisz, chodź. Idźcie mi się bawić, idźcie się bawić. Chodź, 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 jeszcze 4 latają, 5.
albo tamten może nie nasz. A tu jeszcze cztery się bawią. Mało się zmęczyły, mało. Chodź, 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 chodź. Dobra, ale cichutko, słuchajcie, bo ten się boi. Nie chce wejść, no. Chodź, no wchodź. Chodź malutki. Chodź, 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 jeszcze fikołki robią w powietrzu. Jeszcze im mało. No wchodź. No wchodź. Jeszcze się nawet obracają. No. Brawo, brawo. No brawo, mamy następnego. A tu kolejnych 3-6 lat. Na ten moment w zegarze 24, 10 kolejnych usiadło. No jestem z nich bardzo dumna, bardzo, naprawdę. Chodź, 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 wchodź, 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 wchodź. Zaraz do Tomka wyślemy, jak nam ładnie idzie, jak żonę zostawił. To już jest drugi taki lot. Drugi. Najbardziej się dzieciaki cieszą. Jest godzina 13. Na ten moment brakuje nam tylko 4 gołębi. Tylko albo aż, zależy jak na to spojrzeć. A ja Wam chciałam pokazać, jak się te maluchy zachowują. Praktycznie w ogóle się nie boją nas. Nawet mnie, mimo że ja do nich nie wchodzę jakoś super często. O, już wiedzą, o co mi chodzi. No, kto chce? Gdzie jesteś, płowy? Płowy? No, kto chce? O. O, jest płowy, zaraz przyjdzie. Bo się zorientuje, o co chodzi. No chodź, bo już ci zabierają najlepsze smakołyki. Ten płowy tutaj i jeden ze szpaków. To są takie dwa gołębie, że jak tutaj przychodzę w południe, dolać im wody, jak były te upały, to one zawsze patrzą na mnie błagalnym wzrokiem, że może się jednak nad nimi zlituję. I im coś sypnę, ale w tygodniu jest to raczej mało możliwe. Myślę, że one tutaj są takie łaskawsze, dlatego, że od początku tam z nimi jest ten manekin Ania i one rzeczywiście widać różnicę, że się mniej boją. No, ja u gołębi jestem raczej rzadszym gościem. Bardziej jestem żoną, która nie przeszkadza albo wspiera. Mniej tutaj po prostu przy nich coś robię. Ale z tego miejsca chciałabym pozdrowić koleżankę, która, jak opowiadała, jeszcze w 9 miesiącu ciąży latała ze szpachelką. No więc podziwiam i pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie wiedziała, że to o nią chodzi. A tu już cwaniaki chcą się do kubeczka dostać. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja jestem z tego lotu zadowolona, nieważne jaki będzie wynik finalny. Myślę, że przyleciały ładnie. Zeszły się już praktycznie. Myślę, że nie będzie jakichś specjalnych braków z tego lotu. Ojeju, nie bójcie się. Tym bardziej, że do 13 brakuje tylko 4. Pozdrawiam i dobry lot.